Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Czy umiesz nie myśleć o swojej pracy? Czy umiesz się od niej odciąć, chociaż na chwilę po przyjściu z pracy, czy też po jej zakończeniu, kiedy pracujesz z domu? Czy potrafisz nie poświęcać jej uwagi poza tym wyznaczonym czasem pracy? I dlaczego pytam? Bo uświadomienie sobie tego, jak dużo myślisz o pracy, będzie takim może początkiem dla Ciebie do wprowadzania pewnych zmian w swoim życiu. Bo jeżeli okaże się, że Ty przenosisz swoją pracę do domu, czy nawet nie fizycznie, ale myślami jesteś ciągle w pracy, to tak naprawdę nie daje Ci to możliwości nabrania dystansu, złapania tak zwanego oddechu od tego wszystkiego, co się dzieje. A z takim ciągłym myśleniem o pracy jest tak, że nie ma tej możliwości, żeby zacząć myśleć o niej w inny sposób. Bo cały czas tkwisz w tych myślach, w tym, co się działo. To też jest tak jak z pobudzaniem myślenia kreatywnego. Kiedyś o tym Ci mówiłam, że należy dać umysłowi trochę spokoju, trochę ciszy, a wtedy pojawiają się nowe pomysły, nowe rozwiązania. Być może właśnie tak jest w Twojej pracy, w Twoim biznesie, że utknąłeś w jakimś miejscu. Nie wiesz, w którą stronę iść. Więc ciągłe myślenie i zastanawianie się, co z tym zrobić, może nie dać Ci rozwiązania. A pozwolenie sobie na to, żeby na chwilę odciąć się od tego, nie myśleć o tym, może sprawić, że to rozwiązanie się pojawi, że nagle powiesz tak, to jest właściwe rozwiązanie, tak powinienem zrobić. Więc ciągłe myślenie o pracy nie jest dobrym rozwiązaniem, ale też w takim codziennym funkcjonowaniu, kiedy po prostu dużo się dzieje w pracy, masz dużo obowiązków, to też dobrym rozwiązaniem jest zostawienie tej pracy albo w biurze, albo po prostu poza obszarem Twojego myślenia. I co możesz zrobić? Bo wbrew pozorom nie jest to takie łatwe, ale nie jest to aż tak trudne, żeby nie można było tego zrobić. Trzeba po prostu pewne zmiany, pewne nowe nawyki wypracować, żeby to mogło się udać. Pierwszą rzeczą to jest mieć w domu, jeżeli pracujesz w domu, taki kąt, miejsce do pracy, gdzie tą pracę zostawisz, czyli zamkniesz laptop, schowasz go do szafki, nie będziesz go widzieć. Jeżeli pracujesz w biurze, nie zabierasz fizycznie komputera do domu, to też nie instaluj aplikacji w swoim telefonie, bo to też będzie dla Ciebie kuszące, żeby zaglądać, żeby cały czas Twoje myśli powracały do tego i dawały Ci powód do tego, żeby zajrzeć i sprawdzić, czy nie przyszedł jakiś ważny mail, ważna odpowiedź. I w takim planowaniu tego, co masz zrobić, ustal sobie czas na odpoczynek. Ustal sobie czas, kiedy Twoja praca się kończy i kiedy zaczynasz ten odpoczynek. W tym odpoczynku dobrze też byłoby zaplanować na przykład spotkania ze znajomymi, bo to też będzie taki moment odpoczynku. Oderwania od tego, co jest na co dzień, tego, co robisz w pracy, związanego ze swoim zawodem. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, to znalezienie sobie jakiegoś hobby. To też jest bardzo istotne, bo hobby oprócz tego, że oderwie Cię od pracy, to też pozwala obniżyć stres, bo zajmujesz się czymś innym, coś, na czym skupiasz swoją uwagę, na czymś, co lubisz, więc ten stres związany z tymi codziennymi obowiązkami zawodowymi będzie obniżony, więc warto też tutaj znaleźć sobie hobby, czy też sport. Zaplanować sobie każdego dnia jakąś aktywność fizyczną. To też będzie forma odpoczynku. Więc znajdź sobie takie formy, które będą powodowały, że Ty odpoczywasz od pracy, odrywasz się od tej pracy i nie myślisz, a co za tym idzie, będzie szereg innych korzyści, jak pobudzenie Twojej kreatywności i dużo więcej energii następnego dnia. Ale też, żeby ta energia była, to warto zadbać też o ten rytm dobowy, o ten odpoczynek. I to wszystko składa się na to, żeby być bardziej efektywnym i
odpoczywać od tej pracy, nie myśleć o niej ciągle, bo to, co jedyne może cię spotkać, to przeciążenie, wypalenie i niechęć do tego, co robisz. Więc kiedy tylko jest ta możliwość, to dawaj sobie ten czas na odpoczynek. Najlepiej, żeby ten odpoczynek był codziennie w tych określonych przez ciebie godzinach. Znajdź na to czas, a to, co robisz zawodowo, można powiedzieć, że ci się odwdzięczy. Więc trzymam kciuki. Cześć.